Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, The Last of Us Part 2 w dalszym ciągu. Ja z shotgunem, a czemu by nie? Ale czy jest teraz w ogóle warto otwierać je z powrotem? Bardzo możliwe, że tak. Może będę musiał uciekać zaraz stąd. Więc wszystkie. Ale ten wieżę zostawi otwarte na oścież, to w sumie chyba bym się jeszcze wstrzymał. Nie, ale dobra, kochani, tego typu sytuacja jest w tym momencie piątek. W sobotę wyjeżdżam na długoterminowy urlop, czyli na tydzień nad morze po prostu. Więc muszę nagrać troszeczkę materiałów do przodu, więc ten i jeszcze pewnikiem jeden wcisnę, ale to powinno starczyć tylko bodajże do czwartku, jeżeli mi się wszystko uda, bo jeszcze muszę spakować torby i tak dalej. Więc jakby co, wybaczcie brak materiału i mojego odzewu, ale robię co mogę. O, inaczej, zwróćcie uwagę, priorytetem jest nagrywanie, a później dopiero to spakuję torbę, nie? No to, ha! W wpis w dzienniku, musimy dostać się do szpitala, tam jest ciemnoskóra, jak ona się nazywała? Nie, Zajzie pamiętam, ej! Ale czemu by tak... Ej, nie, naprawdę, czerpię cały czas dziką satysfakcję z tego. O, i rozumiem, tutaj Eli by zginęła, tak? A może tam nie zginie? To jest totalnie niepotrzebne, wiem, ale... Czemu nie? Troszeczkę więcej adrenaliny. Comics Expo! O kurde, Comic Con! Ej, czyżby Eli wreszcie tutaj znalazła brakujące numery swojego ulubionego komiksu? Nie, dobra, podejrzewam, że jeszcze niżej... Stąd tam. W sumie to nie wydaje się głupie. Trochę wysoko. No. Ale wytrzymały deseczki na szczęście. Ja to już mogę normalnie, ale jednak mimo wszystko, o. Ja na jej miejscu bym się spuścił z krawędzi dopiero, ale widocznie wytrzymałe kolana. Szczerze nie wiem, czy tutaj dobrze zrobiłem, że od razu poleciałem w tą stronę. Nie no, wydaje się, że to jest spokojna okolica, więc dajcie chwileczkę przeszukam. Zobaczymy, co tu jest. Fidra, ale od szablonu, komuś się nie chciało. Nie, ale serio, od szablonu takie symbole wyglądają lepiej. Są logotypy. A nie, ja autentycznie całą okolicę przejrzałem i nic, ani jednej małej rzeczy. O, właśnie. Aha, zamknięte drzwi, tak? Ale skoro zamknięte, to pewnikiem jest jakaś możliwość, żeby tam się dostać. Na przykład, nie wiem, tu? No, oczywiście. Ej, jak nie mam cegieł? Nie wiem, coś musimy znaleźć w takim razie. Nie będę strzelał do okna. Ewentualnie spróbuję z wyskoku dziabnąć nożem, ale... Nie no, chwilę, moment. Szukałem. Nie było nic. Będę musiał strzelić. No nie. Naprawdę? Czego mam najwięcej? No, wybuchową strzałą z łuku. No na pewno. Nie, ale zwykłą? Czemu nie? Największa szansa, że jakiś znajdę później. Aaaa, jakie marnotrawstwo. No ale to chyba wystarczy. No i tutaj widzę butelka, ale chyba mołotow, ej! Czyli po raz pierwszy udało mi się mołotowy znaleźć. I nie mogę podnieść. Nie, ale całą resztę na szczęście mogę, tam widzę, o, jest strzelba po prawej, czyli tylko naboje do shotguna. Dobra, oczywiście Max. O! Jak to nie będzie zły! Jak to nie będzie wróg! Ej, no, kurde. Kozak, ale no sama jego nazwa. Sama ksywa. Arch Enemy. Czyli taki główny wróg. O. I on dziwo nie jest złoczyńcą na sam koniec. Na wskroć. Ale 60 i 60 tylko. Były wojskowy, służył w jako strzelec wyborowy, łucznik, nowoczesny kamuflaż, aha. Zaczął nękać obie strony konfliktu. Nie, czyli taki Hawkeye albo Green Arrow, coś w ten deseń. Nie, ale najbardziej kozacki póki co z bohaterów, czy tam, no, w sumie z postaci, bo bohaterem to on nie był do końca. Ale zmarnowałem strzałę. No właśnie, jedno mógłbym tutaj znaleźć teraz, skoro tam karta znaleziona gadała o gościu, który jest łucznikiem, ale dobra. No, czyli co, jedno drzwi, które widziałem wcześniej, czyli za strzałeczkami. Exit.
Sweet 13031. Dobra, niech będzie. Ale tu już wyczuwam większe niebezpieczeństwo, więc może shotgun. Aha, i zaraz latareczkę trzeba będzie uruchomić raz jeszcze. Strasznie tu wali. No ja na szczęście tego nie czuję i wy też nie. No ale technologia jeszcze parę ładnych lat może pójść tak daleko. Przecież sam fakt drukowania w trzech wymiarach to już jest grubas. 10 lat temu mało kto by pomyślał, 20 lat temu to było nie do pomyślenia jeszcze. Znowu nie wiem co podniosłem, ale ważne, że mogłem. Nie ma lewik. Dobrze ci tak. No czy ja wiem? Patrząc po śladach... Oj. No to mi się nie podoba. No ktoś tu jest, ewidentnie. O, spoko, dobra, ten shotgun się przyda, coś czuję. No co, to wbijamy na gruba się, czemu nie? Wstaniesz? Aha, czyli znowu ci, którzy się chowają. No, pięknie. Akurat bardzo chciałem się przestraszyć. Dobra, latareczka wstrząśnięta. Słabo. W jakim sensie, Eli? Tak na moje to właśnie było bardzo dobre. Pomimo tego, że oni się chowają, to jednak jakieś tam dźwięki wydobywają się z nich, więc... Tryb na słuchu powinien dać radę. No ale muzyka nie daje spokoju. No w której latrynie jesteś, no? W żadnej. Dobra, idę się do ciebie. No, nasłuchujmy. Najpierw bez nasłuchu, a teraz z. No, niby nic. Ale coś mi się nie chce wierzyć, że to był jedyny, kto tak się zaczaił. No, niekoniecznie świetnie, ale o, ślady stóp. I my oczywiście tam pójdziemy, tak? Już słyszałem szmery. Ale nic nie słychać, niby. O! No nie. O kurwa. I to oni będą czyhać na mnie, tak? Znaleźć wyjście. Niedobrze, mam tylko nożyk, nie mam żadnej broni białej. A tutaj bardzo by się przydała, coś czuję. Skurwysyny są ciche. Aha. No ja też potrafię. No mam nadzieję, że są ślepi, bo bez latarki byłoby mi tutaj naprawdę ciężko. Nie ma oczywiście jeszcze zapasy, chociaż w większości już max. Kurde, jak stąd wyjść? No mam nadzieję, że tutaj... Żaden nie czyha na mnie. Nie staram się rozglądać, gdzie tylko mogę, ale... No, któryś na mnie na pewno wyskoczy zaraz. Jest więcej niż pewne. Ej, ale właśnie. O. A gdyby tak? I co, polecą? Może jakiś młoto by się przydał. A może mi się uda ich wszystkich wyminąć w cholerę. To są zapasy? Nie, chyba nie. No, jedna szmata. Max zdrowia i apteczek też. Na pewno? Na pewno. Wszystkie max. Prawie. Pewnie dużo rzeczy już mogłem podnieść. No, w sumie kiepski moment na tworzenie strzał.
i też na noszenie łuku przy sobie. Oj, bardzo blisko. Widzę cię, spokojnie. Ale ty mnie nie. Teraz jak to zrobić? Może strzała w łeb? Może jednak strzała w łeb, ale niekoniecznie wybuchowa? Może taka zwykła, najzwyklejsza? Martwy. O! Tak. No teraz się rozlecą, podejrzewam. No, ilu? To kiepskie miejsce. Raptem dwóch, dobra, ale wiedzą, że tu jestem? Wiedzą. Czemu miałby nie wiedzieć? W końcu strzelam z shotguna, trochę pewnie głośno. No, dwóch. Z lewej i z prawej. Który pierwszy? A może ja po prostu ich zaskoczę i pójdę. Dobra, to wybieram tego. No widzę cię, tylko wyskocz. A, pamiętałem o tym, ale... Tak czy tak. O ty! Mendo, kielecka, ty... Ej, naprawdę sporo musiałem poświęcić ciosów i cięć, żeby koleś padł. Ale dobra, wydaje mi się, że to wszyscy. No dokładnie, no kurde, sporo was było. Dobra. Zostajesz w głowę? Nie. Czyli nie ma z ciebie strzały. Dobra, wyjdę tymi oknami, ale skoro jest czysto, no to wiadomo, teraz wolna amerykanka, można sobie poszukać czegoś. Uzupełnienie tych zapasów, które właśnie zmarnowałem. O, coś tu mamy. Proszę bardzo, materiały wybuchowe. Max, powiadasz. Coś mogę zrobić? Jeszcze jedną wybuchową strzałę. O, albo dwie zwykłe. Dobra, nożyczki gdzieś się podniesie pewnie. Dobra, ale tłumika nie mogę. Bo już mam. Dobra, ale mimo wszystko dla bezpieczeństwa, bo spisała się świetnie w starciu z... Jak oni się nazywali? Czyhacze? No, z nimi spisała się bardzo dobrze. Max butelek. To nic ważnego. Dobra. Nie no, spokojnie, przyczeszemy sobie teraz w ciszy i spokoju. Żaden czyhacz już tu nie czyha. Ja, chyba aż tak dużo nie było, w sumie. Jest przynajmniej jakieś pojedyncze kroki. Trochę martwiące, ale... O, chyba, że tu jeszcze coś za grzybnią. Nie. No, czyli co? Przez okno. Ej, wypadałoby znaleźć jakąś broń białą. Nożyk, no, mimo to, że dobry, nie jest aż tak dobry, jak chociażby deska z nożyczkami. O, właśnie, upewnijmy się. No nie, tu nie ma szyby nawet. Ja chciałem stłuc okno, żeby zobaczyć, czy nikt jeszcze na pewno się nie czai, ale... Chyba nie. To było najbrudniejsze ze wszystkich. Ulala, nie chciałbym tam się skąpać. No, ale patrząc na wytrzymałość i stopień pogięcia tych schodów. To właśnie ten skok tam. No właśnie, chyba popłyniemy tam, coś mi się wydaje, ale... A, wyżej jeszcze nie mogę do tego. Może i lepiej, bo impet... Z jakim Eli skoczy będzie mniejszy, ale... Co, no urwie się, nie? Cała klatka schodowa. No tak bym obstawiał, ale zobaczymy. Ej, nie to już się spodziewałem, ale... Moment, moment. Chyba było otwarte okno. Aha. No, chyba nie. Chyba nie tak od razu. Dobra, na górę. W pierwszej kolejności. Tutaj może też być jakieś okno. Nie, tylko butelka. No i co? I po co mi to było, to wchodzenie na górę teraz? Ta butelka była aż tak istotna? Może przyda się. Tam na dole. No, mimo wszystko nie wyciągnę jej. Ło!
dotrzeć do ulicy. Aha. Słyszałem. Ale skoro ja słyszałem, to czemu Ellie tego nie słyszy w tym nasłuchiwaniu? O, tam. Chyba klikacz. Mam tłumiki, mam wszystko, co potrzeba. O, drugi mój do strzelby. Ale co, znowu czyhacze, jak sądzicie? Czy może po prostu klasyczny klikacz? Sprawdźmy. Ej, chyba się nie słuchło. I to jest czyhacz. Żeby nie było. I prysnę. No, ej, to jest jakiś pomysł. Niech wszystkie pójdą w długą. A ja sobie to ładnie obejdę. Oła. No, to się może skończyć dla Ellie. Bardzo źle. Strzelba. Tylko i wyłącznie strzelba. I Gida! Dobry unik. Ale co z tego? No dobrze, na klikaczu też działa, ale teraz nie wiem, czym będę do nich strzelał, nie? Dobra, to też się dobrze sprawdza. Uhuhu, dobra celność. Dobra, widziałem cię. Możemy się bawić w przyciubabkę teraz. Trochę pogonić. Aaaa, beton! Dobi, nie ma co. Lepiej zmarnować trochę podeszwy niż trochę naboi. Dobra, muszę ruszać. Już wszyscy. Ej, w sumie skoro tak to się kończy zazwyczaj w moim przypadku, to czy jest sens w ogóle się skradać? Ej, kiedy ja ostatni raz wykonałem ciche zabójstwo w ogóle? Musi być stąd jakieś wyjście. Ja, na pewno jest, spokojnie, teraz sobie poszukamy. Coś tu na pewno jeszcze jest do wzięcia. Czemu tak ciężko oddychać? Już jest spokój, cisza. A właśnie, ale... A propos spokoju i ciszy... Będę jeszcze spokojniejszy z pełnym zdrowiem. Dobra, od razu może coś sobie skręćmy. No, i pięknie, może teraz wreszcie coś podniosę. To jest maksimum zapasów, minimum cichego zabójstwa. Tak póki co wygląda mój system gry. No, ale to... O, to się przyda. Nie, póki co shotgun najlepsza broń. Jak na moje. Klikacza jednym strzałem. Tylko celnym oczywiście, no ale jednym. Nie męczyłem się jakoś zbytnio. O. Max zdrowia. Kurde! Nie wiem, czy to była apteczka, czy jakiś batonik, ale no, można było to inaczej rozwiązać. Ale... Jest i wyjście. No przydałoby się jakieś lepsze rozgraniczenie, czy trzeba trzymać, czy wciskać. No, quick time event. No, ej, szybciej się nie dało wciskać. Serio, szybciej się nie dało wciskać, co jest grane. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Trzymam trójkąt, no właśnie to jest to. I teraz co, mam naparzać kwadrat, rozumiem, tak? No. No, szybciej się nie da. No i przez okno, nie. Jego wywal. A jednak kąpiel. A nie mówiłem? No w ile miejsc jeszcze trzeba się dźgnąć? Żebyś dał za wygraną. No, Ellie, no i słabo, kanały. Tylko nie uderz się w głowę nigdzie, no nie płyntyłem. Czyli patrz, gdzie płyniesz. Au. Dobra, nurt już słabszy.
Może tu? No raczej kiepskie miejsce, żeby tutaj sobie siedzieć po prostu. No ale tutaj będę suchy przynajmniej jak wyjdę. Jebać Seattle. No coś w tym jest, coś w tym jest. Nie żebym tam był, ale... Ja miałbym przeżyć coś takiego jak Eli teraz, to raczej kiepsko. Aha. Może tędy? Pod warunkiem, że zanurkuję oczywiście. Zapasy czy progres? Chyba zapasy jedna. Dobra, trochę szmat, trochę alkoholu. O! Kurde. No, tego się totalnie nie spodziewałem. Nie, serio. Dobrze miałem tego shotguna włączonego. Tak niekontrolowanego krzyku jeszcze chyba w ogóle w żadnym filmiku nie było na tym kanale. A to nie było. Nie, coś tam jeszcze było, po prostu odruchowo chcę stamtąd uciekać. I ale się zakitrała ładnie. Czyli przerwałem jej pewnie etap wchłaniania przez grzyb ze ściany. Stałaby się permanentnie jej elementem, ale no, w sumie chyba taki koniec lepszy, przynajmniej. Troszeczkę się rozerwaliśmy wszyscy wspólnie na koniec. Ale niestety w shotgunie brak. Kurde, mogłem z drugiej strony otworzyć. A, obojętnie. W sumie, a jak będzie trofeum za odsłuż wszystkie zamknięte drzwi? No i wybacz, tutaj właśnie widać, że nie do końca... Inaczej, nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać wam gierkę. Ja też po prostu gram sam dla siebie. Ale że tam to trofeum czasami wpadnie. To nie dziwi się, że później chcesz, żeby wpadało. No, brzmiało bardzo złowrogo. Ale tutaj będę na podwyższeniu. I w sumie tam mógłbym iść jeszcze dalej, jeszcze wyżej. I tam jest chyba wyjście w ogóle, ale... Tam coś może być. Aha, i wyjście też na pewno jest tam. Dużo możliwych ścieżek. Dobra, sprawdźmy tą na początek. Skoro już tu jestem. No właśnie, najwięcej pocisków chyba. Broni z tłumikiem, mogę zdjąć tłumik. Schować go na później, albo po prostu go zużyć. Dobra, sprawdźmy tu. Jest deseczka, to się przyda, ale... Ostrożnie, ostrożnie. Co, od razu nabijamy ją... nożyczkami? Kurde, nie, chyba nie, to kiepski pomysł. Ale stop, czyli rozumiem, że tam wyżej się nie dało wejść, nie. Jedyne co mogłem tam zrobić to... Zeskoczy, bo chyba tam na rurę bym nie wszedł i tak. Te, a tu się nie wespnę, czyli... No chyba jednak będę musiał tam z powrotem wrócić. Jakoś i na tą rurę się dostać. Dobra. Spróbujmy raz jeszcze, może czegoś nie dojrzałem faktycznie. Okej, okay, dobra. Powiedzmy w ten sposób. Bardzo mi zależało po prostu, żeby tam zejść na dół. I sprawdzić. I ja, no nie wywal się na mchu. Bo by tu mega słabe, Eli. Mega słabe. Dobra. I dźwięki coraz głośniejsze. Tylko skąd dobiegają? Nie, ogólnie cisza i spokój, dobra, nie ma co kucać. Póki co spokojnie, ale... Zabierzcie mnie stąd! Nie wiem, czy to właśnie stamtąd nie dobiegały te wszystkie dźwięki. Jakieś inne, dziwne... klikanie? Donośniejsze? Dobra, kochani, ale co po drugiej stronie? Taki dobry, drobny, mały cliffhanger. Zobaczymy w następnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!